Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj omówimy sobie pomysły na zabudowę balkonu. Na kanale jest już filmik, kiedy omawialiśmy przepiękną roślinność na balkonach i jak zrobić przytulny klimat. Teraz skupimy się na obudowanych balkonach, a te dają nam niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o powiększenie naszego mieszkania. I naprawdę możemy wyczarować tam przepiękne miejsce na biurko. Zobaczcie, bardzo inspirują mnie takie ściany, takie balkony, przy których stoi biurko. Jest to coś niesamowitego. Sama chciałabym mieć takie miejsce, kawałek po prostu takiej przestrzeni z biureczkiem. Więc jest to bardzo świetny pomysł na zagospodarowanie takiej przestrzeni. Oczywiście wszelkiego rodzaju szersze blaciki przodem do okna, przez które można podziwiać panoramę miasta, tak? Wypoczynkowe wersje z kanapami, fotelami czy różnego rodzaju huśtawkami. Pamiętajcie, że gdy chcielibyście obudować sobie taki balkon, najpierw musicie sprawdzić przepisy budowlane i prawne, czy istnieje taka możliwość. Jeżeli na przykład przepisy prawne pozwalają na taki balkon, też musimy sprawdzić, taki obudowany balkon, też musimy sprawdzić stan techniczny tego balkonu, zanim zaczniemy go zabudowywać, czy jest solidny, bezpieczny. I wiadomo, że taki balkon obudowany jest cięższy niż balkon nieobudowany, więc tutaj stan techniczny i przepisy budowlane są najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o obudowanie takiego balkonu. A gdy wszystko jest w porządku, to warto, żebyśmy sobie dokładnie przemyśleli, jak będziemy korzystać z tego balkoniku, do czego jest nam tak naprawdę potrzebny, czy potrzebujemy dodatkowe miejsca do przechowywania, czy do wypoczynku, czy do pracy. I warto zastanowić się nad materiałem wykończeniowym, z czego będziemy robić, czy to będzie drewno, czy zrobimy z metalu obudowę, czy z tworzyw sztucznych. Więc tutaj musicie się zastanowić, w jakim stylu chcielibyście mieć taką zabudowę i ważne jest to, żeby pasowała do waszego domu, do waszego stylu, jaki macie w domu. Kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać przy obudowie balkoniku naszego, warto pamiętać, słuchajcie, o oświetleniu, bo możemy sobie zrobić więcej punktów świetlnych, żeby dodać takiej przytulności. Jeżeli będziemy chcieli mieć biurko, to potrzebujemy światła dodatkowego do pracy. Mogą to być same dekoracyjne światełka, lampeczki, gniazdka, tak żebyśmy mogli komfortowo sobie czy podłączyć okazjonalnie coś, czy na stałe zrobić przepiękne oświetlenie. Pamiętajcie, że dobór wszystkich dekoracji i dodatków do takiego balkonu powinien tak łagodnie przechodzić z domu na balkon, więc niech to będzie w tym samym stylu, co nasze wnętrze i naprawdę powiększymy sobie przez to dodatkowe miejsce takie zrobimy, tak? Zobaczcie, tu są tak fajne propozycje przedstawione. Starałam się wybrać takie różne. Są i bardzo nowoczesne i stylowe. Wnętrza naprawdę mamy różne. Każdy z nas ma inny gust, więc warto iść za swoim głosem serca i w te kolory, które wy lubicie. Jeżeli lubicie drewno, ciepło, to naprawdę można zrobić bardzo nowoczesne wnętrze z drewnem. To nie musi być sam metal i beton, jak niektórym się wydaje. Powiem wam, to mogą być naprawdę wspaniałe, ciepłe materiały, drewniane, przytulne, tkaniny piękne. Możemy udekorować takie balkony wspaniałymi zasłonami, roletami, dywaniki, poduszki. Nie zapominajmy o roślinach. Także naprawdę nasz balkon może być wspaniałym dodatkowym wnętrzem w naszym domu. Ja chciałabym wam bardzo podziękować za dzisiaj i zapraszam was do subskrypcji po kolejne dekoracyjne filmiki. I bardzo dziękuję wam za wszystkie subskrypcje i zachęcam tych, co jeszcze nie subskrybują, do
obserwowania kanału, bo tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dekoracyjnych pomysłów. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do następnego filmiku. Pa, pa!